siedzę właśnie w swoim ulubionym samochodzie, to jest Defender z 96 roku. To jest mój pierwszy samochód terenowy. Jak go kupiłem, nie miałem pojęcia w ogóle, co to jest jeździć samochodem terenowym, jak nawet jak zmieniać biegi i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem pojęcia o tych wszystkich mostach, blokadach. Wybrałem ten samochód tylko po to, że wymyśliłem sobie z przyjacielem, że zrobimy podróż dookoła Ameryki. Później się przerodziła ta podróż w przejazd przez dwie Ameryki i stwierdziliśmy, że jak na osoby, które poruszają się na wózkach, bo ja i Maciej poruszamy się na wózkach, najlepiej będzie po prostu zbudować sobie narzędzie w postaci samochodu terenowego, które zawiezie nas dalej, niż moglibyśmy dojść na nogach. To już jak zaplanowaliśmy, że chcemy samochód terenowy do podróży, to zaczęło się to od tego, że kupiliśmy Defendera. Przez pół roku siedziałem na tarasie i patrzyłem na ten samochód i no, wyjątkowe było to, że wymyśliłem sobie auto, do którego nie mogę wsiąść, a nawet jak ktoś mi włoży tam po prostu jak worek ziemniaków do środka, to nie będę mógł go prowadzić, bo wszystko było nieprzystosowane pod nasze potrzeby. A kiedy pierwszy raz widziałem ten film, to pomyślałem sobie, że wariactwo, to jest... Naprawdę wariactwo. A taka podróż przez obie Ameryki, która zaczynała się gdzieś w ziemi ognistej, prowadziła przez pustynię Atacama, przez rzekę Amazonkę, którą dopłynęli do miasta Iquitos, gdzie przejeżdżali przez dżunglę, ale też przez te szerokie drogi, szerokie autostrady w Stanach Zjednoczonych, kończąc całą wyprawę na Alasce. Taka podróż dla każdego z nas byłaby wyzwaniem. Nawet dla tych, którzy są najbardziej sprawni. A dla dwóch chłopaków, którzy postanowili wybrać się w nią nie chodząc, jeżdżąc na wózkach inwalidzkich, to jest niesamowite wyzwanie. A nie tylko nie mając takiej pełnej sprawności, ale także nie mając żadnego doświadczenia w poruszaniu się podobnym samochodem, nie znając miejsc, do których jechali. No, prawdziwe wariactwo, a z drugiej strony no, niesamowita inspiracja, coś, co wielu z nas prawdopodobnie chciałoby przeżyć. Ale patrząc na ten film, zastanawiam się też, jak na pomysł podjęcia takiej wyprawy mogli reagować ludzie, którzy żyli wokół nich, jacyś znajomi, sąsiedzi, może członkowie rodziny i pewnie postawy tych ludzi były bardzo zróżnicowane. Pewnie byli wśród nich tacy, którzy wspierali ich i mówili fajny pomysł, doskonały pomysł. No jest to wyzwanie, ale może jakoś możemy pomóc, może coś możemy zrobić. Ale pewnie nie brakowało też takich, którzy kiedy usłyszeli o tym, co chcą obaj panowie zrobić, powiedzieli, no wariactwo, szaleństwo. Dla osób, które poruszają się na wózkach, być może najważniejszą i największą wyprawą powinno być pokonanie krawężnika w drodze na codzienne zakupy, a nie myślenie o tym, żeby gdzieś tam samochodem terenowym przejechać przez obie Ameryki. No bo tak to właśnie często z nami jest, z nami ludźmi, że kiedy spotykamy się z rzeczami, które przekraczają naszą wyobraźnię, a to wywołuje w nas niedowierzanie, a może nawet śmiech i drwiny. No, śmiejemy się z tego, co przerasta nasze wyobrażenia, co wydaje się nam być niemożliwe. A nas, chrześcijan, dotyczy to szczególnie. A kiedy chcesz być uczniem Chrystusa, to może okazać się, że śmiech to jest coś, co spotyka cię aż nazbyt często. I z jednej strony ten śmiech może dotyczyć ludzi, którzy są wokół nas i którzy reagują tak na te wszystkie rzeczy, które chcemy zrobić, ponieważ Bóg nas do tego przynagla, ponieważ Słowo Boże nas do tego przynagla. No bo w gruncie rzeczy czasami jest to wręcz śmieszne, że zamiast postąpić w sposób najbardziej praktyczny, taki, który wydaje się być najbardziej adekwatny do sytuacji, to chrześcijanie próbują powoływać się na Słowo Boże, próbują zachować Boże zasady, próbują zachować Bożą moralność. Ofiarność, oddanie, to wszystko może narażać nas na drwiny. Wierność Bożym zasadom
może spotykać się z uśmiechem politowania. Sama wiara w to, że istnieje rzeczywistość, która przekracza nasze zrozumienie, w to, że jest ktoś, kto wszystko stworzył, że jest Bóg, którego nie można zobaczyć, nie można dotknąć, nie można go zmierzyć, policzyć. Sama wiara może być powodem do uśmiechu. Z drugiej strony, a my sami stajemy często przed takimi decyzjami, czy powinniśmy w to uwierzyć, czy powinniśmy zaufać temu, co tam jest napisane w tej starej księdze, którą gdzieś prawie 2000 lat temu skończyli pisać jacyś ludzie, którzy nie mają z nami nic wspólnego. Czy możemy wierzyć w te wszystkie cuda, w te wszystkie wydarzenia, które tam zostały zapisane? Czy mam wierzyć w Boga, którego nigdy nie widziałem? Czy to nie jest czasem powód do śmiechu? A jest taka historia, która pokazuje dwójkę ludzi, którzy najpierw nieźle się uśmiali, a potem był ktoś, kto śmiał się na końcu. Historia zapisana w Księdze Rodzaju, w 18 rozdziale tej księgi. Czytamy tam, że Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy siedział on u wejścia do namiotu w najcieplejszej porze dnia, więc pewnie gdzieś koło południa. Abraham podniósł oczy i zobaczył naprzeciwko siebie trzech mężczyzn. Gdy ich ujrzał, pobiegł od wyjścia do namiotu na ich spotkanie i skłonił się do ziemi. Po czym rzekł: Panie, jeśli znalazłem u Ciebie łaskę, nie omijaj, proszę, Twojego sługi. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście mogli obmyć sobie nogi, a potem odpoczęli pod drzewami. Skoro przechodzicie obok Waszego sługi, przyniosę też trochę chleba, abyście się posilili, nim wyruszycie dalej. Odrzekli mu: uczyń, jak powiedziałeś. Abraham pobiegł więc prędko do namiotu i powiedział Sarze: przygotuj szybko ciasto z trzech miar najlepszej mąki i upiecz pod płomyki. Następnie sam pobiegł do bydła, wybrał tłuste i piękne ciele i nakazał słudze, aby je przyrządził. A potem wziął twaróg, mleko i przyrządzone ciele i położył przed nimi. A gdy oni jedli, on stał pod drzewem. I wtedy zapytali go: gdzie jest twoja żona, Sara? Odpowiedział: jest w namiocie. Rzekł mu jeden z nich: o tej porze roku znowu przyjdę do ciebie, a wówczas twoja żona Sara będzie miała syna. Sara zaś stała przy wejściu do namiotu tuż za Abrahamem i przysłuchiwała się rozmowie. Abraham i Sara byli bardzo starzy. Sara nie miewała już miesiączki. Dlatego zaśmiała się do siebie i rzekła: teraz, gdy przekwitłam i mój Pan jest starcem, miałabym doznawać rozkoszy? Pan rzekł więc do Abrahama: dlaczego Sara śmieje się, mówiąc, czy rzeczywiście będę mogła urodzić, gdy się zestarzałam? Czy dla Pana jest coś niemożliwego? Za rok o tej porze powrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Sara przestraszyła się i wyparła się: nie śmiałam się. On jednak powiedział: przeciwnie, śmiałaś się. I oto niezwykła scena zostaje odmalowana przed naszymi oczami. Stary patriarcha, a przywódca takiej grupy, która gdzieś tam po Bliskim Wschodzie poruszała się z miejsca na miejsce, siedzi przed swoim namiotem i widzi nadchodzących trzech mężczyzn. I tutaj następuje taka kondensacja tych wszystkich niezwykłych wydarzeń. I sam już nie wiem, które z tych wydarzeń, które są opisane, jest bardziej niezwykłe, bo oto autor Księgi Rodzaju wyraźnie dosyć stwierdza, że Abrahamowi ukazał się sam Bóg, sam Pan, sam Jahwe, mimo że to imię Jahwe zostanie objawione dopiero w toku dalszej historii Mojżeszowi, to już tutaj w tym miejscu zostało ono użyte, że sam Bóg, ten, który Abrahama powołał, ten, który wprowadził go do Kanaanu, ten, który opiekował się nim wtedy, kiedy Abraham nie miał zbyt dobrych i zbyt mądrych pomysłów na to swoje życie, sam Bóg ukazał się Abrahamowi, ale ukazał się w sposób niezwykły. Nie widział Abraham ani jakiejś niezwykłej, ognistej postaci, ani kogoś ubranego na biało, którego oczy błyskały żywym ogniem. Nie widział też latających rydwanów, których koła
były niezwykłe, bo mają oczy. Zobaczył po prostu trzech mężczyzn. I nie wiem, co jest bardziej niezwykłe, to, że Bóg postanowił się objawić Abrahamowi w postaci trzech mężczyzn. A pytanie, dlaczego akurat trzech i czy to ma jakiś związek z tą Bożą naturą? Czy to jest bardziej niezwykłe, że Abraham w trzech nadchodzących mężczyznach Boga rozpoznał? Zazwyczaj, kiedy trzech ludzi nadchodzi, to nie myślimy sobie, że oto Bóg do nas się zbliża. Tak czy inaczej, Abraham niewątpliwie nie miał wątpliwości, widząc tych trzech ludzi, którzy przychodzili obok jego namiotu. Jak czytamy, gdy ich ujrzał, pobiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i skłonił się do ziemi. No to nie jest zwyczajna sytuacja, w której patriarcha, przywódca takiej grupy podciąga swoje długie, dostojne szaty i biegnie po to, żeby nie potknąć się o połę tego swojego własnego płaszcza, po to, żeby przywitać jakichś trzech ludzi i kłania się przed nimi aż do samej ziemi. A potem zaprasza ich, jak czytamy, na drobny posiłek. Tak? Nieco chleba przygotuje dla was, żebyście posilili się w dalszej drodze. Problem zaczyna się, jak zaczynamy zastanawiać się, ile było tego nieco chleba. Abraham, jak czytamy, poszedł do swojej żony i z 22 miar mąki nakazał przyrządzenie chleba. Z trzech miar mąki nakazał przyrządzenie chleba, a trzy miary mąki to jest o 22 litry mąki. Tak? Dzisiaj byśmy tak mogli to przeliczyć, 22 litry mąki. Ja wczoraj robiłem pizzę na obiad, użyłem chyba z półtorej szklanki mąki. Wyszły dwie duże pizze, którymi najadłem się ja i cała rodzina. To jest chyba nawet, nie było to nawet chyba pół litra mąki. Natomiast w tym przypadku Abraham nakazał użyć 22 litrów tego chleba. Musiało być naprawdę dużo. To taki drobny upominek. Zaraz potem poszedł po ciele. Nie wiem, czy pamiętacie ci z was, którzy może mieszkali na wsi albo rodzinę mieli na wsi, ale jeszcze do niedawna to tak było, że jak ubito takie ciele czy takiego świniaka, to cała rodzina przez pół roku miała co jeść. A tu się okazuje, że na jeden posiłek tych chlebów i tego mięsa, nie mówiąc już o mleku, o twarogu, o miodzie i wszystkim tym, co Abraham tam przygotował, było naprawdę dużo. To jest troszeczkę jakbyśmy poszli do tej takiej babci na obiad. Tak? No najpierw mamy zupkę, potem mamy drugie danie, potem mamy trzecie danie, czwarte danie, potem jeszcze deserek, a potem po deserku, kiedy myślimy, że już naprawdę wszystko zostało zjedzone, nagle na stole lądują półmiski z wędlinami i sałatkami, żebyśmy mieli pewność co do tego, że na pewno pękniemy, kiedy wszystko spróbujemy zjeść. I co ciekawe, po tym suto zastawionym, przy tym suto zastawionym stole Abraham nie siedzi razem z tymi trzema wędrowcami. Jak czytamy, stoi gdzieś tam z boku, pod drzewem, przygląda się z daleka. Nie jest to zwykłe zachowanie. Nie jest to zwykłe zachowanie. Jest to zachowanie świadczące o najwyższym szacunku. Abraham wiedział, z kim ma do czynienia. I w tym momencie, po tym skończonym posiłku, to wszystko musiało naprawdę trwać godzinami, odbywa się ta rozmowa. Rozmowa, w której Abraham i Sara dowiadują się, że będą za rok mieli syna. Nie jest to pierwszy raz, kiedy ta obietnica pada. Już na samym początku historii Abrahama, kiedy czytamy w 12 rozdziale Księgi Rodzaju, jak Bóg powołuje Abrahama, to obiecuje mu, że uczyni z niego wielki naród. No, żeby uczynić z niego wielki naród, to jest, wydaje się, logiczne, że będzie musiał Abraham mieć potomstwo. Już wtedy Abraham miał 75 lat, nie był młodzieniaszkiem. Już wtedy można powiedzieć, że taka obietnica no, byłaby czymś niezwykłym. I potem te obietnice Bóg cyklicznie powtarza. W 15 rozdziale Księgi Rodzaju, zgodnie z moimi obliczeniami, Abraham ma wtedy około 86 lat. Znowu dowiaduje się, że Bóg sprawi, że będzie miał potomka. Że będzie miał potomka i to jego potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie. Ale czas mija.
I nagle w 17 rozdziale Bóg znowu powtarza i czytamy wtedy, że Abraham ma już 99 lat. No to jest nie w kij dmuchał wiek, a jego żona ma już lat 90. I nagle w tym 18 rozdziale po raz kolejny ta historia się powtarza, po raz kolejny Bóg obiecuje syna, po raz kolejny Bóg obiecuje potomka. I w tej sytuacji, a naprawdę ja staram się zrozumieć postacie biblijne i wydaje mi się, że nie ma nic dziwnego w tym, że zarówno Abraham w 17 rozdziale, jak i teraz w tym 18 rozdziale Sara śmieją się z tej zapowiedzi. No bo przyznacie chyba sami, że to nie jest zbyt częste, kiedy słyszymy o tym, że blisko 100-letni facet i 90-letnia kobieta będą mieli dziecko. W pewnym sensie trochę rozumiem ich sytuację. Zwróćcie uwagę, to się dzieje na przestrzeni blisko ćwierćwiecza, kiedy po raz pierwszy Abraham słyszy, że będzie miał potomka i nic się nie dzieje. On tam w międzyczasie próbuje po swojemu sprawę załatwiać, biorąc sobie tą niewolnicę Hagar, ale to nie jest to, o czym Bóg myślał. Przez te 25 lat, kiedy Bóg po raz pierwszy obiecuje mu potomstwo i aż do tego momentu, kiedy spotyka się z tymi trzema mężczyznami, nic takiego się nie dzieje. Więc naprawdę można się uśmiechnąć. Ja powiedziałem, że trochę rozumiem jego sytuację. Rozumiem ją dlatego, że sam byłem w podobnej. Może nie mam 99 lat jeszcze, nawet nie mam połowy tego wieku, ale myśmy z moją żoną przez 15 lat naszego małżeństwa czekali na narodzenie dziecka. I nic się nie działo. Oczywiście nie było tak, że Bóg przyszedł z nieba w postaci takiej czy innej i powiedział mi, że na pewno takie potomstwo będziesz miał. Nasza sytuacja w tym różniła się od sytuacji Abrahama, ale szczerze mówiąc, po tych 15 latach ja już się przyzwyczaiłem do tego, że prawdopodobnie nie będę miał nigdy dzieci. I w pewnym sensie jest to nawet wygodne. Można wiele rzeczy zrobić. Ci z was, którzy opiekują się dziećmi, wiedzą dobrze, jak wiele uwagi i wiele wysiłku to wymaga. I po 15 latach okazało się, że zdarzył się taki cud, że urodziła się nasza córeczka Julcia i nie minęło kilkanaście miesięcy i urodził się, 3 tygodnie temu urodził się nasz synek, więc jestem świeżo upieczonym podwójnym tatą. W każdym razie dobrze rozumiem Abrahama. Rozumiem, że przez te wszystkie lata, kiedy czekał na swojego potomka, a mógł stracić wiarę i mimo tego, że Bóg ponawiał tą swoją obietnicę, być może Abraham zaczynał kombinować tak jak wielu z nas. No może to jest jakiś rodzaj alegorii, może Bóg chce coś powiedzieć tak obrazowo, może ten wielki naród, który powstanie i te gwiazdy na niebie, to ma oznaczać coś zupełnie innego niż oznacza. Wyobrażam sobie, że w wieku Abrahama, w wieku tych 100 lat, w sytuacji, kiedy ludzie wokół niego nie dożywali aż tak zaawansowanego wieku, ta nadzieja na potomstwo mogła zupełnie zaniknąć. No bo tak to już jest z nami ludźmi, że czasami te wielkie obietnice naszego Boga wydają nam się zbyt wielkie, żeby mogły być realne. I wtedy zaczynamy się trochę uśmiechać pod nosem, a może nawet trochę bardziej. A jeśli ta historia, którą widzieliście na samym początku, ta historia tego Michała, który na wózku inwalidzkim w starym Land Roverze z 96 roku razem z kolegą, który też był na wózku inwalidzkim, postanowili objechać obie Ameryki, wydaje wam się szalona, to trzeba pamiętać, że takie szaleństwa w życiu chrześcijanina to w pewnym sensie są na porządku dziennym. Gdybyście porozmawiali z sąsiadami niejakiego Piotra, zwanego Kefą, Kefasem,
Gdybyście porozmawiali z sąsiadami jego brata, Andrzeja, tych ludzi, którzy byli rybakami nad Morzem Galilejskim, tych ludzi, którzy w pewnym momencie, gdy zobaczyli przechodzącego obok proroka, nauczyciela, rabina, o którym mało kto jeszcze wówczas wiedział, Jezusa, zostawili wszystko i poszli za Nim. Gdybyście porozmawiali z ich sąsiadami, to pewnie śmialiby się do rozpuku. A gdybyście im powiedzieli, że po 2000 lat na całym świecie znajdziecie kościoły i wielkie katedry, które noszą imię Piotra i Andrzeja, to śmialiby się z was jeszcze bardziej. Gdybyście porozmawiali z sąsiadami niejakiego Marcina Lutra, kiedy przybijał na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze te swoje teologiczne tezy, gdybyście porozmawiali z ludźmi, którzy na to patrzyli, pomyślelibyście, powiedzieliby wam, że to jakiś wariat, kiedy stawał przed cesarzem na Sejmie w Wormacji, mówił, tu stoję, inaczej nie mogę. Jeżeli nie zostanę przekonany na podstawie Pisma Świętego, to nie zmienię swoich poglądów. To myśleliby, że to jakiś kompletny wariat i śmialiby się z niego. I okazało się, gdybyście im powiedzieli po 500 latach, że zmienił świat, tak naprawdę zmienił go już po kilkudziesięciu, po kilkunastu latach, wszystko się zmieniło, nikt by wtedy wam nie uwierzył. Wszyscy śmialiby się z niego i śmialiby się z was. Albo gdybyście porozmawiali z sąsiadami niejakiego Williama Wilberforce'a, tego, który na przełomie XVIII i XIX wieku postanowił wraz ze swoimi współpracownikami zrobić największą rewolucję w umysłach ludzi tamtych czasów. Postanowił doprowadzić do zakazania niewolnictwa. I myślę, i to wiem na pewno, że ludzie, którzy na to wszystko patrzyli, na te ich starania, żeby podkopać fundamenty ówczesnej gospodarki, tego wszystkiego, na czym stało Imperium Brytyjskie, myśleli sobie, że to wariaci są. Nazywano ich nawet, wiemy o tym z przekazów historycznych, nazywano ich sektą, nazywano ich świętoszkami, tak ironicznie, bo śmiano się z nich. Uważano, że jest to niemożliwe. A tymczasem okazało się zaledwie po kilkudziesięciu latach, że można było tą całą gospodarkę Imperium Brytyjskiego wywrócić do góry nogami i ono nadal funkcjonowało, ale tym razem funkcjonowało w sposób, który nie łamał tej podstawowej zasady, że Bóg stworzył wszystkich ludzi równymi. W chrześcijańskim życiu szaleństwa są na porządku dziennym i dotyczą nie tylko tych wielkich postaci z historii chrześcijaństwa, ale także tych najmniejszych, którzy każdego dnia muszą dokonywać codziennych wyborów i którzy być może wśród swoich sąsiadów, wśród swoich znajomych, wśród ludzi, którzy są dookoła, budzą ten uśmiech politowania, te drwiny, a może nawet zupełnie otwarty śmiech. Pytanie bowiem brzmi, nie kto się śmieje teraz, ale ten, kto się będzie śmiał ostatni. A problemem Sary było to, że ona się uśmiechała, a potem zaprzeczała temu, że się uśmiechała. Ale Bóg postanowił być tym, który śmiał się na końcu. Zobaczcie, jak to było. W 21 rozdziale, w pierwszych wersetach 21 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy zakończenie tej historii. Ona jest jakby przerwana przez opowieść o tym, co się działo z Lotem, co się działo z Sodomą i Gomorą i potem narracja do niej wraca. I czytamy, że zgodnie z zapowiedzią Pan zatroszczył się o Sarę i wypełnił swoją obietnicę. Sara więc poczęła i w tym czasie, który Bóg wyznaczył, urodziła staremu Abrahamowi syna. Abraham dał swojemu synowi, którego urodziła mu Sara, imię Izaak, i gdy miał on 8 dni, obrzezał Izaaka zgodnie z tym, jak mu polecił Bóg. Abraham miał 100 lat, gdy urodził się mu Izaak, a Sara mówiła, Bóg dał mi powód do śmiechu. Ktokolwiek o tym usłyszy, będzie się śmiał ze mną. Rok po tym spotkaniu z trzema wędrowcami, z trzema aniołami przez Boga posłanymi, Sara
zgodnie z zapowiedzią Boga, urodziła chłopca. I ci młodzi, starzy rodzice przypomnieli sobie to, jak rok wcześniej śmiali się z tej Bożej obietnicy i swojemu synowi nadali zabawne imię, bo Izaak znaczy tyle, co śmiech, tyle, co ten, który się śmieje, albo nawet wręcz niech Bóg się śmieje, patrząc na to wszystko. I Sara skwitowała to stwierdzeniem: Bóg dał mi powód do śmiechu i ktokolwiek o tym usłyszy, będzie śmiał się ze mną. Ciekawe, że to stwierdzenie nie brzmi tak, jakbyśmy się spodziewali tego po pobożnych ludziach żyjących tysiące lat temu. Bo my, patrząc na te biblijne historie z perspektywy początków XXI wieku, myślimy o tych wszystkich cudownych, niezwykłych wydarzeniach z takim pewnym sceptycyzmem. Myślimy sobie być może, że ludzie, którzy żyli przed nami, ludzie, którzy żyli setki czy tysiące lat wcześniej, oni może traktowali tę historię poważnie, bo przecież oni nie mieli wykształcenia, nie mieli uniwersytetów medycznych, nie mieli podręczników biologii, nie wiedzieli tak dobrze jak my, jak ten cały proces rozmnażania się człowieka wygląda, jak bardzo on jest skomplikowany, nie mieli pojęcia o chromosomach, o progesteronie, o genomie i tych wszystkich skomplikowanych terminach, o których przecież my dzisiaj wszystko wiemy, w związku z czym oni może wierzyli w takie rzeczy. Kto by dzisiaj rozsądny mógł uwierzyć w to, że 100-letni mężczyzna i 90-letnia kobieta są w stanie mieć syna. Może jeszcze w tego 100-letniego mężczyznę byśmy uwierzyli. Podobno mężczyźni potencjalnie zachowują możliwość płodzenia dzieci do końca swojego życia, ale wiemy, że w pewnym momencie kobiety już więcej dzieci mieć nie mogą. Jest to po prostu niemożliwe. I tak bądźmy ze sobą szczerzy. 100 lat? 90 lat? Jak ktoś dzisiaj dożywa 80, to więcej czasu spędza czasami u lekarzy niż na wszystkich innych czynnościach. Trzeba połykać dziesiątki figułek, tabletek, które pomagają zachować to zdrowie. Ludzie borykają się z tymi wszystkimi ograniczeniami w poruszaniu się, ograniczeniami w zdrowiu, nawet w pamięci. Co dopiero myśleć o tym, żeby jeszcze dzieci płodzić? I to prawda. To wszystko prawda. Historia brzmi niezwykle. Ale jak poczytamy tę historię i na reakcję ludzi, którzy są tam opisani, to oni dobrze wiedzieli, że to, co się dzieje, to, czego są bohaterami, to wydarzenie, którego są bohaterami, jest po prostu niemożliwe. Abraham, jak czytamy, kiedy usłyszał o tej zapowiedzi, upadł na twarz i roześmiał się, pomyślał bowiem, czy 100-letniemu człowiekowi może urodzić się syn i czy 90-letnia Sara może urodzić? A potem Sara, jak czytamy, nie miewała już miesiączki, dlatego zaśmiała się i rzekła: teraz, gdy przekwitła, miałabym mieć syna? Oni dobrze wiedzieli, że to jest niemożliwe. Ludzie, którzy to czytali przez te tysiące lat, też dobrze wiedzieli, że to jest niemożliwe. I nie trzeba mieć wielkiej wiedzy na temat genetyki, biologii czy tych wszystkich szczegółów dotyczących położnictwa, żeby wiedzieć, że to jest po prostu niemożliwe. To się nie może wydarzyć. Ta obietnica Boga, tak samo jak jest niezwykła, nierealna dzisiaj, tak samo musiała być niezwykła i nierealna te tysiące lat temu, kiedy się wydarzyła. Ale się wydarzyła. Izaak stał się ojcem dla Jakuba, Jakub dla swoich synów. Oni wszyscy stali się przodkami Izraela, który istnieje do dzisiaj. Z nich wszystkich po setkach czy tysiącach lat urodził się Jezus.
zwany Chrystusem, w którego wierzymy, że jest Synem Bożym, Mesjaszem i naszym Zbawicielem. To nie jest tak, że my dzisiaj mądrze możemy spojrzeć na tą przeszłość i powiedzieć niemożliwe. Oni też wiedzieli, że to jest niemożliwe, ale jednak się stało. O to właśnie chodziło w tej historii, żeby pokazać coś, co jest niemożliwe. I reakcją ludzi wtedy był uśmiech i dzisiaj też reakcją ludzi jest uśmiech, ale problem polega na tym, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Bo tak to już jest z nami ludźmi, że czasami te wielkie obietnice naszego Boga wydają nam się zbyt wielkie i przez to, że są zbyt wielkie, powodują w nas uśmiech, ale ostatecznie Bóg jest tym, który może to wszystko zrobić i Bóg jest tym, który śmieje się ostatni. I tak to już z nami jest, że są rzeczy, które przekraczają nasze wyobrażenia, są rzeczy, które wywołują w nas niedowierzanie i uśmiech i chcąc być uczniem Chrystusa z takimi rzeczami spotykamy się aż nazbyt często. Ale każdy z nas w swoim życiu z tymi rzeczami się spotykając, a pozwala sobie na taki sam sceptycyzm, jaki był udziałem Abrahama i Sary. I być może sam nie jesteś pewien, czy Bóg rzeczywiście może w twoim życiu zrobić takie niezwykłe rzeczy, jakie obiecuje w swoim piśmie. Czy może nie jesteś pewien tego, że Bóg może twoje życie zmienić już tutaj, a potem może dać ci wieczność. Być może nie jesteś pewien tego, czy Bóg może zmienić życie twojego sąsiada, twojego szefa z pracy, tego, który nigdy nie chce, nie potrzebuje usłyszeć żadnych uwag, żadnych porad od nikogo więcej, ponieważ sam uważa, że jest najmądrzejszy na świecie, że Bóg może zmienić życie tego faceta, którego mijasz prawie każdego dnia, kiedy rano o 7:30 idziesz do pracy i on tam już stoi, zawsze na warcie, wiecznie z nieodłączną butelką w ręku, zasiniaczony, ponieważ w nocy gdzieś po tym alkoholu się wywrócił, gdzieś mu tam leci krew, ale on tam stoi, dzierży tą straż z tą butelką i być może myślisz, niemożliwe jest, żeby jego życie uległo zmianie. Niemożliwe jest, żeby życie tego mojego szefa uległo zmianie. Niemożliwe jest, żeby życie mojego sąsiada uległo zmianie, żeby moje życie mogło ulec zmianie. Być może tak myślisz. I być może na samą myśl o tym, że nagle miałbyś zobaczyć jedną z tych osób tutaj na tej sali w czasie nabożeństwa, zaczynasz się śmiać. Ale prawda jest taka, że jeżeli Bóg był w stanie 90-letniej kobiecie i 100-letniemu mężczyźnie dać dziecko, to jest w stanie zrobić wszystko. To jest w stanie z twoim życiem zrobić wszystko. Bo dlatego nazywamy go Bogiem. On może zrobić wszystko. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Bo z Bogiem, który jest wszechmocny, łaskawy i wierny, możliwe są nawet najbardziej szalone rzeczy. Te wszystkie, które może budzą u nas uśmiech politowania, te wszystkie, które wydają nam się tak bardzo nierealne, te wszystkie, z których się śmiejemy. Właśnie dlatego, że On jest Bogiem. Właśnie dlatego, że On jest wszechmocny i dlatego, że jest łaskawy i wierny. Tak jak był wierny w stosunku do Abrahama, tak samo jest wierny dzisiaj w stosunku do każdego z was.